Przechodzimy do punktu 6A, czyli druk numer 10. No i oddaję głos komisji do transportu. Nie, właśnie już w tej chwili musimy zgłosić, sprawdź się błąd w drugiej części druku. Chodzi o ulicę Krowodeskich Zupów, mieszkanie, przedłużenie umowy najmu przy mieszkaniu przy ulicy Krowodeskich Zupów. Czyli nie SDA. Tak, także główny tytuł zawiera ulicy, tak. Natomiast tutaj niżej niestety jest błąd. Bardzo proszę go skorygować. Nie uchwały przelecie. Ja zanim oddam pani Eli do końca głos, to chciałem powiedzieć, że w tej sprawie byli reprezentanci mieszkańców Miana Dużo również. Złożyli do nas pismo oficjalne, że proszą o nieprzedłużanie umowy z mieszkańcami tego lokalu. Nie da się jednoznacznie ocenić. Na pewno no, były to osoby, dwie osoby starsze, natomiast ich argumentacja nie wyglądała na argumentację nie pozostawioną żadnego, nie mającą żadnego sensu. No po prostu nie lubią. Przyznam szczerze, że nie wiem. Czy to jest kwestia antypatii, czy to jest kwestia czegoś innego, ale pani Eli, nie mieliśmy na pewno opinii policji, dlatego nie podjęliśmy uchwały w tej sprawie, bo to jest sprawa, która powinna być podjęta w grudniu. Ale świadomie ją odwlekaliśmy do momentu, gdy mamy pełen obraz, no i też chcieliśmy państwa głos poznać, bo ta sprawa nie jest jednoznaczna. Pani Elu, proszę. Proszę państwa, ja mieszkam na tym osiedlu, dużo chodzę, w związku z tym no, ludzi znam i trochę o tych ludziach wiem. Również osobie, która zamieszkuje pod tym numerem, mijam ją dosyć często na osiedlu. Nie wiem, czy powinnam taką informację ujawniać, ale wiadomo, że nie będzie nazwiska, nie będzie numeru domu. W związku z tym jest to osoba niepełnosprawna umysłowo, z lekkim upośledzeniem, ale takim, że może normalnie funkcjonować. Proszę państwa, jestem bardzo wdzięczna radnym, którzy pomogli rozeznać tą sprawę bardzo dokładnie. Tutaj ukłony dla pani Małgorzaty, dla pani Joasi. No i osobiście również przejęłam się tą sprawą na tyle, że no, przebywałam w pobliżu tego bloku i zbierałam wywiad środowiskowy od lokatorów, którzy z klatki tej wychodzili, bo niestety do mieszkania nie zostałam wpuszczona. Dzwoniłam, ale nie otwarto mi drzwi. Natomiast pytałam mieszkańców, którzy wychodzili z tej klatki. Była to młoda mama, dwóch mężczyzn w średnim wieku. I pytanie jedno zadawałam każdej z tych osób. Czy rodzina, która mieszka pod tym numerem, czujecie państwo zagrożenie, jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo? Usłyszałam całkowicie odpowiedź nie. Także bardzo proszę, no tutaj zaczęłam właśnie od tego wywiadu, bo on odbył się w sobotę, jeszcze przed świętami, o godzinie 12, więc taka pora, gdzie no, są ludzie i miałam możliwość sprawdzenia. Dostaliśmy informację z komisariatu policji, w którym poinformowano, że przez ostatnie pół roku nie było żadnej interwencji, natomiast jest taka informacja, proszę państwa, czyli jak ustalono wyżej wymienione osoby, druga osoba jest również poważnie chora zamieszkująca to mieszkanie, ale za chwileczkę wyjaśni nam tu na moją prośbę pani Małgorzata, która również bardzo szczegółowo tę sprawę zbadała. Zasad współżycia społecznego oraz porządku prawnego przestrzegają. Nadmieniam, iż funkcjonariusze policji w ciągu ostatniego pół roku nie przeprowadzili żadnych interwencji dotyczących naruszeń porządku domowego pod wyżej wymienionym adresem. Dzielnicowy rejonu trzykrotnie interweniował w związku ze zgłoszeniem pani, czyli właśnie tej osoby, która zamieszkuje to mieszkanie, tej lokatorki właśnie, niepełnosprawnej umysłowo, gdyż mieszkańcy osiedla odnosili się do niej w sposób niewłaściwy. Sytuacje te mogły wynikać ze złego traktowania osób dysfunkcyjnych. Taka jest opinia zastępcy komendanta. Natomiast proszę państwa, bardzo proszę jeszcze czwarty punkt, który nam wyjaśni pani Małgorzata po przeprowadzeniu rozmowy właśnie z tą rodziną i odbyciu wizyty w MOPS-ie. Bardzo proszę. To znaczy, no ja, ponieważ ci państwo byli tu, które trafili na mój dyżur, to są dwie osoby. Pani jest małżeństwo. Pani jest osobą na pograniczu na mój upośledzenia, ale ona jakoś funkcjonuje w miarę.
też ma chorobę na narkotyki. On co drugi dzień musi się zgłaszać na dializę, tak jest dializowany. Te osoby zostały przeprowadzone przez siostrę. Osobę no, w pełni, że tak powiem, funkcjonującą, pracującą i tak dalej. No i w związku z tym no, poczułam się zobowiązana, żeby się trochę zainteresować, ponieważ no właśnie od tych osób dowiedziałam się, że no, pani jako osoba niepełnosprawna, poza tym tam jest jakaś taka historia straszliwa, życiowa, takiego zaniedbania ze strony rodziny, nie będę tutaj już, że tak powiem, się rozwolić. W każdym razie, ponieważ nie była do końca pewna, jak to rzeczywiście wygląda, najprostsza rzecz, takie osoby są pod opieką MOPS-u, więc się udałam do MOPS-u. No i w MOPS-ie się dowiedziałam, że rzeczywiście jest to prawda, że no, dość ciężkie życie, że tak powiem, szczególnie za pani. I że MOPS jest absolutnie nie wyobraża sobie, żeby oni mogli to mieszkanie utracić. To są dwie osoby niepełnosprawne. MOPS nawet wystosował pismo, które dano mi do przeczytania, bardzo broniące ich, że tak powiem, przed tego typu działaniami. Tak. I z prośbą o to, żeby jednak ich no, rzeczywiście nie pozbawiać tego mieszkania. To pismo, jeżeli chcemy, możemy wystąpić do MOPS-u, oni nam również przyślą. Druga rzecz, umówiłam się z dzielnicowym, ponieważ oni trochę mieli żadu dzielnicowego, że jednak dzielnicowy, jak oni interweniują, to on tam nie za bardzo się pojawia, ale umówiłam się z dzielnicowym, rozmawiałam, no i dzielnicowy powiedział, że to rzeczywiście tak jest, że no ponieważ na osiedlu, gdzieś tam dzieci na nią krzykną i wioska czy coś takiego, no to ona się zdenerwuje. No, tego typu sytuacja. Natomiast tam jest bardzo, powiem szczerze, podejrzana sprawa pani, która jest głównym motorem tych interwencji, ponieważ najbardziej podejrzane jest to, że ci państwo, o których mówimy, mieszkają na parterze, natomiast pani mieszka na piątym piętrze, więc jak gdyby naprawdę odległość jest dość duża. No, natomiast sytuacja jest tego typu, że tam w tym mieszkaniu na pierwszym piętrze mieszkają trzy rodziny. Oni mają niejaką nadzieję, że jakby się to mieszkanie na parterze zwolniło, no to może... Wszystko w jednej. Dobrze, ale dla równowagi, dziękuję Pani Markosiu, dla równowagi, proszę Państwa, muszę jednak fragmenty zażalenia mieszkańców odczytać, ponieważ podpisało się 28 osób pod tym pismem skierowanym do zarządu budynków komunalnych. I no, zweryfikowane są podpisy? No właśnie... To powiedzieć. Czy są zweryfikowane podpisy? Ale to pismo przyszło i jest załącznikiem do naszego. Jeśli nie, to ja sobie nie życzę tego słyszeć. To znaczy podpisana generalnie za mieszkańców jest wszędzie ta pani właśnie z piątego piętra. Tam są te podpisy, ale no ja właśnie pytałam dzielnicę, a dzielnica powiedziała, wie pani co, to jest absolutna przesada, więc... Znaczy są podane mieszkania przy niektórych podpisach. Niektóre podpisy są prawdziwe, bo dwa podpisy. Czyli mam nie odczytywać, proszę Państwa, żadnej chodzi o anonim. To już decyzja. Nie jest anonim na pewno, bo pani Barada przyniosła pismo i jest jedną z osób podpisanych, czy tam dwie osoby podpisane. Na pewno są w pełni namacalne, wiarygodne, bo one je przyniosły fizycznie to pismo i z nimi się rozmawiało. Ale intencje mają brzydkie. Mogą wiedzieć, tego nie wiesz. Wiem. Już wiesz. A to potem co pani Małgosia powiedziała, co mniej więcej potrzeba? Tak wiem. Wszystko wiemy już, dokładnie. Czy tam chyba, nie wiem na ile to jest, czy to weryfikowane bocznie, jest taka sytuacja, że ci państwo mają też sześcioro dzieci, ale wszystkie Nie. To nie prawda. Przepraszam, nie ja od dzielnicowego i z MOPS-u dowiedziałam się. Nie, no dlatego pytam pani Eli, bo... Ale tu pani Małgosia właśnie... To co się dowiedziałam, no, na ile MOPS i... Dzielnicowe są wiarygodnie, ale wydaje mi się, że, Że tam rzeczywiście ci państwo mieli dwoje dzieci, natomiast pierwsze dziecko urodziło się już z ogromną dysfunkcją nerek i oni obawiali się wyłącznie z tą rodziną, że nie poradzą sobie z tymi dziećmi, więc zdecydowało się to małżeństwo i dobrowolnie oddali to rodzinie zastępczej. No w przypadku drugiego dziecka też MOPS też trochę naciskał, że
żeby się zgodzili, żeby to dziecko oddać, że może sobie nie poradzą. Znaczy, więc no, pytanie... Ja słyszałem też, że są oddane dzieci, tylko słyszałem gdzieś wreszcie, nie było, tak, ale tak się tak oddane. Także tylko do dopełnienia informacji. Dobrze, czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, że się poddaje. Czy nikt sobie nie życzy odczytania? Natomiast chcielibyśmy wszyscy, żebyś nam powiedziała, jaką opinię komisja rekomenduje. Komisja zdecydowanie opiniuje pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Swobodewskiej. Dobrze, to dziękuję. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Proszę bardzo. Dziękuję jednogłośnie, to jest 19 osób za.